Uważam, że przeprowadzenie tej konferencji to jest taki swoisty znak czasu. Białorusini to jest najbliższy Polakom naród. Ja osobiście... urodziłam się w Brześciu nad Bugiem, który jest przedwojennym centrum geograficznym II Rzeczypospolitej i który no, dzisiaj znalazł się jakby za granicą. Białorusini to jest bliski Polakom naród językowo, kulturowo, ekonomicznie i chcę powiedzieć, że przez swoją historię 500 lat Białorusini żyli razem z Polakami w jednym państwie i tylko 200 ostatnich lat z krótką przerwą znajdują się jakby po drugiej stronie tej granicy. Język białoruski to jest najbliższy język ze wszystkich języków słowiańskich do języka polskiego. Białorusini jako naród, historia Białorusinów, no na początku ubiegłego stulecia w Sankt Petersburgu rozpatrywano jako polską intrygę, że Polacy znowu wymyślają jakiś naród, który praktycznie nie istnieje. I to prawda, że pierwsza polska partia, pierwsza białoruska partia, białoruska chromada socjalistyczna, to była taka, która narodziła się w środku Polskiej Partii Socjalistycznej marszałka Piłsudskiego, późniejszego marszałka oczywiście. I to Polacy finansowali białoruską ideę. Polacy pomagali Białorusinom zakładać domy, drukarnie. Pierwsza gazeta białoruska, Nasza Niwa, nie wszyscy pamiętają, początkowo wychodziła nie tylko cyrylicą, ale również łacinką. Jak weźmiemy pierwszych białoruskich odrodzeniowców, Janka Kupala, bracia Luckiewicze, Bronisław Toraszkiewicz, to wszystko katolicy. Prawosławni zawsze tam byli w mniejszości. A druga Rzeczpospolita, co tam nie mówić, można krytykować politykę narodowościową II Rzeczypospolitej, ale to było jedyne miejsce na świecie, gdzie Białorusini mieli swoją reprezentację w Sejmie, gdzie powiedzmy w tej ograniczonej demokracji, ale jedyne miejsce na świecie, gdzie rzeczywiście Białorusini kształtowali tą swoją ideę niepodległości i która idea ta niepodległości dzisiaj urzeczywistniła i dzisiaj mnie się wydaje, nie ma w Europie takich wariatów, które by powiedzieli, że państwo białoruskie zniknie. Nie ma takich szans, mnie się wydaje, chociaż są zagrożenia, którzy mówią o jakichś tam tych zielonych ludzikach, które prawdopodobnie po Ukrainie mogą przyjść na Białoruś. Ja osobiście uważam, że takiego zagrożenia nie ma absolutnie. I to fajnie, że zebraliśmy dziś, żeby porozmawiać, co można zrobić, żeby te stosunki z Białorusią były bliższe, konkretne, żeby Białoruś była przyjaznym dla Polski państwem. Myślę, że tak z 5 lat temu niezależny ośrodek badań opinii publicznej przeprowadził takie badania na Białorusi. Czy chcielibyście mieszkać we wspólnym państwie z Polską, w państwie z Polską? Niesamowicie, ale wyobraźcie sobie, 10% Białorusinów odpowiedziało tak. Takie pytanie, powiedzmy, na Ukrainie ma sensu nawet zadawać, bo to wiadomo, że odpowiedź będzie negatywna. Na Białorusi to inaczej. I jeszcze może na końcu jedno bardzo znamienny przytoczę fakt. Myślę, że tak z 15 lat temu Polska zaczęła honorować tych Polaków i Białorusinów, mieszkają obywateli innego państwa Białorusi, Ukrainy, które uczestniczyli w wojnie obronnej 1939 roku. Zaczęli rozdawać te nagrody, które kiedyś nie dostali. Znamienno, że na Białorusi przed konsulatami polskimi i ambasadą, wtedy mi się wydaje, że było mniej tych konsulatów, kolejki były po odbiór tych nagród.
На Украине по такой награде согласилось несколько человек только. И то есть разница. Белорусине, повторяем, наиближший полякам народ. Что можно сделать, чтобы те отношения были еще лучше? Поразмовляем сегодня. Но хотел бы, как первому, дать голос Корнелеву Моровицкому. Он ніби не уродился на Беларуси, не есть кресовяком, але но ма душе кресовяка, я вам так поведел. И который рзечевище, знамы с ним велю-велю десятков лет уж, практически от завше, и завше был заинтересован Беларусью. То, что он выступил с инициативой зволания такой конференции, то тоже есть знаменно. Очень прошу, Корнелю.